Drodzy Chrystusie, w najbliższą niedzielę będziemy świętować ostatnią niedzielę Epifanii. Chciałoby się powiedzieć, że bardzo powoli zbliżamy się do czasu postu, ale przekornie powiem, że rok liturgiczny leci nam bardzo szybko, tak jak biegnie ten świat. W naszym życiu szukamy radości i światłości, też to będzie tematem najbliższej niedzieli. Nasz przeskok cywilizacyjny nie powoduje w żaden sposób tego, że jesteśmy coraz bardziej radośni i optymistyczni, lecz że jesteśmy coraz bardziej zapracowani i bardziej agresywni. Szukamy różnych rozrywek po to, żeby gdzieś sobie odpocząć bądź zastanowić się nad sobą. Wsłuchajmy się w słowa, które są słowami światłości, które są słowami. Radości, a które napisał apostoł Paweł do zboru w koryncie, w drugim liście Pawła do Koryntian, w czwartym rozdziale od 6 wiersza do 10 czytam. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Kilka rzeczy w tym tekście się Zgadza. Czy jesteśmy zewsząd uciskani? Jak najbardziej. Wystarczy spojrzeć w zwykłe wiadomości, a zobaczymy, ilu ludzi jest prześladowanych. Czy jesteśmy zakłopotani? W życiu jest mnóstwo problemów. Czy jesteśmy jako chrześcijanie prześladowani, czy też niechrześcijanie? Tak. Ale drodzy, czy jesteśmy powaleni, powaleni i pokonani? W Jezusie Chrystusie nie, w Jezusie Chrystusie jest światłość, ta moc, która nie jest z nas, ale jest od Boga. Jesteśmy naczyniami glinianymi, czyli bardzo kruchymi, do których wchodzi moc, która jest potężna i wszechmocna. Należałoby powtórzyć za psalmistą. Panie, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja. Czy Naszą radością życia w naszych problemach jest Jezus Chrystus? Czy ten, który nam się objawił jako dziecko, czy ten, który nam się też objawił na krzyżu, jest naszą radością i naszym Zbawicielem? Na to pytanie odpowiedzmy sobie w najbliższą niedzielę, na którą Was serdecznie zapraszam. Pozostańcie z Bogiem.